Te szczepienia odbywają się co roku w cyklach wiosna-jesień. Na terenie województwa mazowieckiego są one już kontynuowane czwarty rok. Pojawiają się głosy krytyków, że tak to trwa za długo, że jest tak dużo, że właśnie niszczą zające, drobną zwierzynę. Następstwem skuteczności tych szczepień jest to, że przez lata rzeczywiście wzrosła populacja lisów. W związku z tym ubyło, że tak powiem, zwierząt łownych, tak zwanej zwierzyny łownej płowej. Skuteczność oceniana co roku waha się w granicach 92-94%, czyli jest bardzo wysoka. Również następstwem tych szczepień jest to, że na terenie województwa mazowieckiego, jak również na terenie powiatu ciechanowskiego od lat nie notowano choćby jednego przypadku wścieklizny. Jaki jest cel tej akcji? Bo się podatnicy pytają, też takiego słyszałem, że no, szczepimy te lisy, szczepimy, a co my z tego mamy? Celem tego szczepienia jest wyeliminowanie występowania w środowisku czynnika zakaźnego, czyli wirusa wścieklizny, i uodpornienie na zachorowanie wścieklizną zwierząt wolno dziko żyjących, które są tymi głównymi przenosicielami choroby na zwierzęta domowe, zwierzęta gospodarskie, jak również na ludzi.